Siemano, z tej strony Araulen i witam was w 14 odcinku z SF-a 14 pod tytułem DLC Będzie się działo. Wybaczcie, że to witam się z wami bez ekranu i tak dalej. Niestety włączyłem za późno nagrywanie obrazu i dźwięku, w związku z czym to nagrywam teraz już po fakcie i po tym przywitaniu zostaniecie przeniesieni do momentu, w którym dopiero zacząłem nagrywać. Niewiele straciliście, tylko przywitanie, więc zapraszam do oglądania. O, już jest, spoko. Już się wystraszyłem. Tutaj to już jest trochę tego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. A to nie miały być ósemki? Kurde, te pługi kompletnie nie pasują do tego traktora. Fend. Jakieś używane chociaż albo coś. Za 125 000, 49 000, 75 000, kurde. No nic, to trochę nierealnie wygląda, ale musimy już jakoś to ogarnąć. W DLC już takie rzeczy nie będą możliwe, bo będzie to wszystko tak urealnione, więc musimy się tym nacieszyć, że tak powiem. I będzie nam się dużo lepiej orało tymi szóstkami. Okej, więc ciach i widzimy się za chwilę. Okej, jesteśmy już na polu i będziemy robić orkę, w której sobie z wami pogadam odnośnie tego DLC. What? Niszczysz rosnące w tym miejscu uprawy. Zbierz plony zanim... What? No tak, jęczmienia do końca nie zebrałem. Walić to. Pracujemy. Kurde, którym to się... Jedynką się włączało tempomat. Dobra. Więc sprawa jest taka. Przede wszystkim to DLC to będzie The Big Revolution of... Kurde, jak jest gleba? Dobra, nieważne. Będzie wielką rewolucją pośród gleb. Kurde, co ja zrobiłem? Będzie wielką rewolucją pośród gleb. Czyli, że co? No więc to, że moi drodzy, muszę to skasować, będzie mi cały czas wywalać, że... Teraz jest cacy? Pola. Tak, teraz jest cacy. Więc... Będą duże zmiany w systemie glebowym i rosnącym upraw. Rosnącym, what? No po prostu przy wzroście upraw, nie? I co dokładnie takiego będzie? Więc tak. Może najpierw zacznę od gleb, bo to wszystko jest połączone. Więc najpierw klasy gleb. Coś, co do tej pory nigdy nie było spotykane w symulatorach rolnictwa. Żadna gra tego nie miała i do tej pory nie ma. Klasy gleb od 1 do 6. Im lepsza klasa gleby, tym plony lepsze zbiory i tak dalej. Co jest niesamowite według mnie. I brawa dla panów z Playwaya. Jeśli uda im się to ogarnąć do końca.
Ja jestem po części, albo to później, wymienię po kolei co tam dalej. Więc będą dostosowane pod każdą uprawę inne zbiory na hektar według oficjalnych jakichś tam statystyk. Będzie dopasowanie pory siewu i zbioru roślin, czyli na przykład ziemniaki, z tego co się orientuję, sadzimy wczesną wiosną, a zbieramy w zależności od tego, jak tam, czy to idzie po prostu na handel i to jest dużo nawozu pod tymi różnymi przykryciami i tak dalej, i zbieramy je w maju, czerwcu, czy po prostu tak jak dla siebie i zbieramy to tak już we wrześniu, początek września, połowa, koniec, zależy jak to tam. I właśnie o to chodzi. Na przykład ziemniaków nie sadzi się jesienią i tak dalej, więc tu jest na dany profil 0. Więc jeśli na przykład komuś przyjdzie do głowy zasadzić ziemniaki jesienią, co wątpię, to nie dostanie później żadnego plonu z tych zasadzonych ziemniaków. Bo one nie przetrwają w takim okresie, prawda? Natomiast na wczesną wiosnę profil siewu jest ustawiony na 1, czyli na pełny. I jeśli wtedy się zasadzi te ziemniaki i zbierze je tam w okolicach tego września, bo tam jest ustawiony profil 1 też do zbiorów, to zbiory będą poprawne, pełne i tak dalej. Można też ustawimy też coś pod ten maj-czerwiec, jakieś tam niepełne może, ale żeby coś tam było, bo wiadomo, nie, różnie to zbierane są te ziemniaki. I to co powiedziałem będzie związane z każdą uprawą, czyli pszenicą, jęczmieniem, rzepakiem, ziemniakami, grochem, burakami, łubinem i kukurydzą. 8 upraw. Co będzie jeszcze? Gleby będą się wyjałowiać. Im większe te rośliny będą, urosną, im lepsze będą plony, tym te gleby będą bardziej wyjałowione, czyli zmniejszy się ich poziom nawiezienia, czyli jak tam nieraz jesienią się wozi obornik pod coś i zaoruje, to zmniejszy się ten poziom nawiezienia, zmniejszy się poziom nawodnienia. Tutaj jeszcze są starania, żeby ogólnie ogarnąć to na wpływ warunków atmosferycznych, żeby opady deszczu nawadniały glebę. I co tam jeszcze? Odnośnie klasy gleby powiedziałem. Jeszcze. Specjalistyczne maszyny do każdej uprawy i tak dalej. Najprawdopodobniej wszystko licencjonowane. Nie mam jednak bladego pojęcia, jakie te licencje będą, bo trwają rozmowy z kilkoma firmami. I odnośnie tych gleb jeszcze. Chciałbym zasięgnąć waszych porad. Odpowiadam za tak zwany wywiad środowiskowy w produkcji tego DLC, czyli ile maksymalne zbiory na tonę, na hektar w każdej roślince, średni koszt, ile kosztuje średnio za tonę, kiedy to się sadzi, sieje, zbiera i takie tam. I będzie mi potrzebna wasza pomoc. Z tym, że pomoc typowo zapalonych rolników, którzy się na tym znają. Bo jakby nie patrzeć,
odpowiadam troszkę właśnie za to, jak będą wyglądały zbiory w tym DLC. I dzięki wam chcę to jak najbardziej urealnić. Wiem, że ogląda mnie mnóstwo rolników, w tym także tych zapalonych takich, którzy ogarniają sprawę, i liczę na waszą pomoc. Jeśli ktoś naprawdę lubi to, interesuje się tym i uprawia większość bądź chociaż część tych upraw, które wymieniłem, czyli pszenica, kukurydza, ziemniaki, buraki cukrowe, groch, łubin, rzepak, jęczmień, niech się do mnie odezwie. Najlepiej na maila, bo chciałbym, żeby to było po cichu, tak wszystko ogarnięte, bez żadnych tam komentarzy i tak dalej, bo będzie jeden wielki chaos. Więc jeśli ktoś ma taką możliwość, niech się odezwie na maila. raulenplay@gmail.com. Liczę na waszą pomoc i liczę też, że wy będziecie chętni do takiej pomocy. W końcu też gracie i też chcecie, żeby gra była jak najbardziej realna. Nie wiem nic odnośnie tego nowego systemu pracowników. To postaram się jeszcze dowiedzieć, bo cały czas są prace nad tym DLC i cały zespół mocno pracuje. I niestety zła wiadomość jest taka, że moi drodzy, nie będzie multi. Niestety wiem, że zawiodłem się i ja, i zapewne zawiedliście się wy, ale zespół już nie dał rady. Za dużo. To nie jest jakaś wielka firma. No i w związku z tym, że pracuję nad dużą ilością innych rzeczy, niestety nie dadzą rady wprowadzić multi. To najprawdopodobniej będzie dopiero w wersji 2015. Modding. Jest tam poprawa skryptów i tak dalej, żeby to wszystko już było w języku angielskim, bez żadnych wtrąceń języka polskiego. API odpowiednie pod mody, w sensie folderu i tak dalej, nie jest jeszcze pewne, bo to wszystko wymaga mnóstwa pracy. Jak słyszycie, zespół pracuje zawzięcie nad wieloma aspektami, tak żeby tą grę urealnić. No i nie ze wszystkim dadzą radę zdążyć, a premiera wstępnie to 2 maj i najprawdopodobniej się już nie przełoży, więc czekamy. I w związku z tą premierą postaram się ogarnąć, nie wiem czy to z Box of Store, czy bezpośrednio z Playwayem, jakiś konkursik związany z tym DLC, może też jakaś podstawka od razu do kompletu, żebyście mogli też sobie popykać, bo z tego co tam wiem, to DLC zapowiada się naprawdę ciekawie. Liczę, ale nie wiem czy tak będzie, na jakąś betę, że dostanę jakąś betę w kwietniu. Ale to też nie jest pewne, bo no cóż, prawowitym członkiem zespołu to ja nie jestem. Fakt, że tam współpracuję i tak dalej, ale żadnej umowy nie mam podpisanej, więc no nie muszą mi dawać żadnego DLC, żadnej bety, żadnych informacji i tak dalej, a jednak te informacje podają, więc cóż, trzymajcie kciuki, że dostanę jakąś betę, wtedy zapoznam się z tym, co i jak, i dam wam znać, jak się to prezentuje, może jakieś screeny, może coś, w zależności od tego, czy będę miał jakieś zakazy, czy nie będzie takich zakazów. I ogólnie będę was na bieżąco w filmach informował, co z tym DLC. Ostatnio było trochę posuchy takiej, nic nowego nie było słychać, ale od kilku dni rozmawiam z kierownikiem produkcji i jesteśmy w stałym kontakcie i ten informuje mnie,
na bieżąco o nowych rzeczach. Sam stałem się właśnie też osobą uczestniczącą w projekcie, w którym to liczę właśnie na waszą pomoc, o której wspominałem wcześniej. Więc to by było na tyle z kwestii DLC. Prawie 15 minut gadania o samym dodatku. Wow, się nieźle rozkręciłem. No i jako, że troszkę przekraczam ten czas, to troszkę się odetnę i widzimy się za chwilę. Ciach. Nieźle nam paliwo zeszło, kurczę, podczas tej orki. Traktor nieźle w kość dostaje. Teraz tylko zrobimy przycze. Ogarniemy. I kończymy ten odcinek. Tam jeszcze jest jedno pole do zaorania. Ale to ogarnę poza odcinkiem, bądź jak będę miał coś do gadania na następnym odcinku, to wtedy je założymy. To się zobaczy. To się zobaczy, a teraz już kończymy, żeby odcinek nie był za długi. Okej. Wybaczcie, jeśli słychać, że mówię przez noc i tak dalej, ale nagrywam to kurczę wcześniej rano, bo mi wyszło parę zmian planów z seriami, jak kiedy wrzucać. Cały harmonogram mi się posypał przez jedno złe nagranie i muszę teraz masakrycznie to wszystko nadrabiać, a rano zawsze mam taki mały katarek i może to być słychać. Okej, więc to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Prawdziwi rolnicy, którzy chcą pomóc przy produkcji tego DLC, którzy chcą mi pomóc i być w jakiś tam sposób później wyróżnieni na kanale, jeśli to wszystko wypali, zapraszam na maila raulenplay@gmail.com. Tam udzielę wszystkich informacji, kontaktu, kontakty jakieś GG czy coś i tak dalej. Więc dzięki za oglądanie, zapraszam was na mojego fanpage'a facebook.com/araulenplay. To by było na tyle. Cześć!